długo niewidziany przed kamerą Patrykos, ale zawsze widziany na konferencjach. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Jak wrażenia po konferencji i jakie oczekiwania? Spoko, wrażenia dobre, ja zawsze czuję się dobrze, zawsze czuję się tutaj dobrze, czuję się jak w domu. I oczekiwania też jak najwyższe, nie? No, o to chodzi, żeby zapatrywać się tutaj na jak najwyższe cele, mierzyć jak najwyżej. Patrzę, czy tam na czole się nie pojawiły jakieś guzy, bo żeście się z Kubą Postem dzisiaj wymieniali dość mocno tymi czołowymi zdarzeniami. Nie mógł mi zrobić, on przed chwilą to zobaczyłem właśnie, jak dostałem, przeglądałem Instagrama. On w ogóle odskoczył od tego face to face'a, więc... No nie, on w ogóle nie patrzy mi się w oczy. On już przegrał tą walkę. Serio, ja jestem pewny siebie w tym momencie, bo wiem, że wygram tą walkę. Wiem, ile serducha daję od siebie przez te ostatnie miesiące, przez ostatni rok. Jestem tego pewny, wygram z nim. Ciśnienie się nie podniosło? Podniosło się. Wiesz, ciśnienie to jest prosta zależność. Jak rozmawiasz z osobą, którą darzysz szacunkiem, no to ta rozmowa wygląda na poziomie, ale są też osoby, na które wystarczy spojrzeć i od razu cię irytują, od razu jesteś zły. I tak jest w jego przypadku. W momencie, w którym... On był mi neutralny do pewnego momentu, ale w momencie, w którym zaczął gadać swoje farmazony, zmyślone rzeczy, próbować manipulować swoimi odbiorcami w tym, gdzie odniósł się do tego, co ja mówiłem, no to jest już, no jest hipokrytą. Słuchaj, wybór taki Kuby Posta to jest po prostu wybór ze względu na co? To znaczy, wiesz, my mieliśmy walczyć na gali 12, bo to się w ogóle wydarzyło, cała akcja, jeżeli chodzi o zapytanie mnie, co o nim sądzę i moja odpowiedź na jego temat, jego twórczości w zasadzie, była w sierpniu. Propozycję walki dostaliśmy przy gali 12, gdzie w październiku, czyli miesiąc. W ogóle chłop mówi, że tydzień czy dwa tygodnie przed dostał propozycję, gdzie telefon dostaliśmy ponad miesiąc przed walką. Problemy z matematyką u kolejnego zawodnika się chyba przejawiają, więc... Alan Krycha. Nie, jakby wiecie... No, trzy razy trzy. Trzy razy nie. Ile jest trzy razy trzy plus dwa? No. Czekaj. Ja to, no powiem ci, że naprawdę... A co mam ci odpowiedzieć? No nie, ja się śmieję, bo to padło gdzieś tam w jednej wypowiedzi. Tak. Ale wiesz co, czasami stres powoduje, albo powiedzmy gdzieś tam... Tak, zrozumiałe to jest jak najbardziej, nie? Skoncentrowanie się na innych rzeczach. Tak, tak. Ale odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego padł wybór Kuby Posta? No wiesz... Bo ja też miałem inne propozycje, no ale oczywiście nie mogę o tym mówić i to nie jest tak, że walka z Kubą była dla mnie jedyną opcją. Padło na niego, bo dostaliśmy propozycję tej walki na gale 12. On odmówił, na początku mu nie pasowały mu zasięgi więcej. Zostało mu tam wyjaśnione co nieco a propos tych zasięgów, no to powiedział, że za mało pieniędzy. Ja zgodziłem się, żeby on dostał więcej niż ja, gdzie potem jeszcze zgodziłem się, że dam mu swoją część wypłaty, jak mnie pokona. No to powiedział, że ma za mało czasu na przygotowanie. No i chyba zrozumiał przez te kilka miesięcy do kolejnej propozycji tej walki, że odmawiając tą walkę zostanie mu chyba tylko nagrywanie TikToków, więc jest w tym miejscu, gdzie jest i niech się cieszy tą chwilą. TikTok to młoda publiczność i przyszłość. TikTok gramy? Zapytam Ciebie o dzisiejsze w ogóle wrażenia z konferencji, bo jesteś stałym uczestnikiem i można powiedzieć ekspertem w tych sprawach. Myślę, że niewielu ludzi ma taką wiedzę od zaplecza też o Fame MMA, jaką Ty masz i Twoim zdaniem tak naprawdę w tej talii kart 13, który pojedynek, oczywiście wyłączę z tego Twój pojedynek, bo jest zbyt osobisty, ale który z tych pojedynków ma największy potencjał, jeśli chodzi o taką typowo fejmową publiczność? Polak Ferrari, bez dwóch zdań. Co by nie mówić o jednym czy drugim, jakich bym nie miał nastawienia do jednego czy drugiego, no to oni wykonują swoją robotę najlepiej, jak potrafią i to jest po prostu to, co ludzie kochają, co ludzie chcą oglądać i na to też najbardziej czekam. Poza tym formuła walki, bez limitu czasu, bez limitu rund, no albo ktoś kogoś udusi, albo ktoś kogoś zakautuje, no inaczej to się nie może skończyć. Myślisz, że taka nienawiść jest, która warunkuje to, żeby przyjąć tak twarde zasady? Jak najbardziej. Ja też bym mógł na takie coś pójść, jakbym się z kimś nienawidził, tak samo jak nienawidzę, oni się nienawidzą. A jest też taka osoba, do której też nie darzę jakby wielkiej sympatii, z którą pewnie też bym mógł pójść na taką rundę. Wiesz, to są emocje. Opracowujesz zasady? Nie, no w sensie wiesz, no jakby zostały rzucone, to pewnie też bym to przyjął, bo jakby to jest show, to jest rozrywka i o to w tym wszystkim chodzi, to robimy to dla fanów. I dlatego pewnie nie miałbym problemu, żeby w takiej formule zawalczyć. No ale mam swoją walkę, nie chcę teraz myśleć o żadnych innych formułach czy walkach.
a pojedynek takich dwóch sympatycznych chłopaków i chłopaków, przynajmniej jednego, który bardzo kojarzy się z Fame MMA, czyli Dawid Malczyński kontra Pączek. Co w ogóle myślisz o takim pojedynku, bo tak naprawdę Dawid jest po porażce i drugi jest po zwycięstwie. Pączek będzie nową gwiazdą organizacji Fame MMA, czy po prostu Dawid utrzyma się na tym topie i ten bocian wzleci wysoko? To jest zajebista walka. Ja mega też czekam na tę walkę, jeżeli mówimy o walkach, na które czekam. Biorąc pod uwagę to, że walczyłem z Pączkiem i też jestem bliski z Dawidem i ostatnio też sparowałem z Dawidem, to jestem w stanie stwierdzić, że będzie to mocna walka. No i jestem mega ciekawy tego, jak ona się potoczy. Pan jest z panelu pierwszego, jak oceniasz w ogóle? Ja nie widziałem w ogóle większości konferencji, bo tutaj latałem, też byłem zjeść, bo byłem mega głodny. Później też tutaj udzielałem wywiadów jeszcze tych backstage'owych, nie wiem, tu na ścianach, tylko tam jeszcze TikToki gdzieś były nagrywane, fejmowe, więc ja większości konferencji nawet nie widziałem. Odejście Kasjusza to poważne osłabienie organizacji, twoim zdaniem? Nie wiem, czy poważne osłabienie, bo dzisiejsza konferencja pokazała, że wykręciliśmy kolejny przemocny rekord, ponad 330 tysięcy było w piku, albo nawet jeszcze więcej, ostatnią liczbę, którą usłyszałem, była właśnie taka. Na pewno sam mogę powiedzieć prywatnie, że Kasjusza brakuje dla mnie tutaj go, ale wiem że też, że Kasjusz w jakimś stopniu na pewno za tym wszystkim tutaj tęskni. Ja z Kasjuszem zawsze bardzo dobrze żyłem i no. Widziałeś wczoraj pojedynek jego z Mateuszem Murańskim? Widziałem. Mega się cieszę, że Kasjusz wygrał. Gratuluję mu. Nie to lubisz Murańskiego? Nie, właśnie nie o to chodzi. Po prostu no kibicowałem mu, jest mi do niego bliżej, więc jakby Kasjusz jest dla mnie, śmiało mogę powiedzieć, dobrym kumplem. I to też ciekawe, bo niewiele osób o tym wie, ale my się nie poznaliśmy przy Fejmie. My się poznaliśmy w prywatnej takiej sytuacji, w której, no nie będę o tym mówił, po prostu poznaliśmy się w prywatnej sytuacji, gdzie mocno nas to połączyło. I jakby, znaczy w sumie to jest publiczne, no bo Kasjusz już miał wypadek i wtedy tam mu pomogłem i tak dalej, więc to wiadomo, internet też o tym wie. Co, skasował to auto? Tak, to było ze mną w ogóle. To było u mnie w mieście. Więc no ale ciekawa to, co historia. Się działo jakby poza, to zostało oczywiście poza, nie? Był ten tekst, tata kupi? Nie, tam było, czekaj, jak to było? Nie pamiętam, on coś tam powiedział. Pizda rura gaz, mordeczki, to było to, tak. To jest ten tekst, który wtedy właśnie padł. Słuchaj, w takim razie tak, bardzo dziękuję ci za wywiad. Czekam na pojedynek. Dziękuję również. Miejmy nadzieję, że Kuba Post się też zmobilizuje i się nie wystraszy i nie przegrał psychicznie tego pojedynku. Kuba, naprawdę wierzymy w ciebie. Na koniec mam pytanie do ciebie. Tak. Jak ci się sprawdziło wczoraj w roli komentatora? Znaczy dla mnie to jest rutyna, bo nie wiem czy wiesz, ale ja komentuję bardzo dużo w tak, stacji Fight. Tak, ale jak się czułeś komentując Fikową Galę? Bardzo fajnie, powiem ci, że dla mnie to było bardzo super przeżycie i też przynajmniej dwa pojedynki naprawdę mi się bardzo podobały i tu mogę wielu zaskoczyć. Oliwia Sadkowska kontra Wiola Kotelecka, bardzo mi się to podobało, to był bardzo fejmowy pojedynek, łapanie się siatki, bicie od tyłu i tak dalej. Fejmowy czy freakowy? Ja to mówię na to fejmowy w tym sensie, że wiesz, wiemy do czego Fame ma na początku zasłynęło, tak? Właśnie się pytacie to poza kamerami, ale już zapomniałem, więc mi się teraz przypomniało, to wolałem od razu zapytać. Nie ma problemu, słuchaj. A Jaś Kapela kontra Ziemowit Piasko-Sakowski. Myślę, że ten pojedynek tutaj też by się dość dobrze sprawdził. Chłop miał głowę na brzuchu, to jest dla mnie niemożliwe, nie? Ale co, uważasz, że to coś tam było nie bo tak? No nie wiem, on mu garba wyciskał, dla mnie to było... Ale przynajmniej gilotyny się nauczył, a ja znam trenera, bo spędziliśmy z jego trenerem na jednej sali, spędziliśmy, żeby nie przymierzyć, od 2006 roku do 2016 lub 15 razem na jednej sali trenowaliśmy. Nie mam pytań. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.